Serdecznie witam, ukłony, Łojciec z tej strony. Odcinek trzeci ze Steela, symulator spierdzielania, część trzecia. Jestem świeżo po takiej najnowszej już tutaj ucieczce przed niejakim Renikiem, który był moim kierownikiem, z którym nieszczególnie mi się układało. W zasadzie wywalił mnie z roboty, miałem tu znaczy nie ja, ta postać, którą steruję, miała jakieś kłopoty z policją. Natomiast przybycie tego stworzenia, które tu infokuje wszystko dookoła, łącznie z ludnością, z pracownikami, spowodowało, że te moje kłopoty z policją okazały się całkiem przyjemne. Te nowe kłopoty są dużo większym dla mnie wyzwaniem. Dobra, opuszczamy. Wyszliśmy tutaj teraz na tak zwaną część zewnętrzną platformy, która oczywiście również się przeistacza. Zaczyna tu płonąć. Joking me. Tu mamy ten śmigłowiec, który miał nas w zasadzie uratować. Mieliśmy gdzieś odfrunąć. Nie odfrunęliśmy. Kurwa mać. Przepraszam bardzo za nieładne wyrazy. Natomiast pomyliłem się przez chwilę. Guziki. Za chwilę mi się coś... O, trzeba trzymać L2. Nie wiadomo kiedy zawsze tu się dzieje coś dziwnego. Hold, hold, hold. Trzymamy, wchodzimy. Teraz staramy się nie spaść. Oj, god damn it. Dobra. Teraz chyba, wydaje mi się, najprawdopodobniej powinienem skoczyć tutaj na to coś. Na tą deseczkę. Dobra. I przy okazji nie dać się pierdzielnąć śmigłem. Ale to już sytuacja za mną. Radę, kurwa, nie, no ja pierdzielę. Powiem wam szczerze, masakra, nie? Teoretycznie prosty skok. No niestety, zginąłem. No, widzicie, jednak... Trzeba się trzymać, bo niezależnie od tego, jak daleko byśmy nie doskoczyli, on zawsze się, kurwa, ześlizgnie. Dobra, tu się poli. Odpalam latarkę. Wszędzie jest ciemno. Znaczy, dość często jest ciemno. Jakieś, kurwa, zawiłe te drogi. Dobra, śmigłowiec poszedł. Się utopić. Skok. Skok. Te skoki, które wykonuję, nieraz powodują, że mi się tutaj bohater wywraca na ryja. Latarka. Jedyne co mamy w zasadzie... Czasami można podejść jakiś przedmiot i rzucić, żeby spowodować, że jakiś tam stwór pobiegnie w tym kierunku, gdzie rzucimy dany przedmiot. Czekajcie, wydaje mi się, że teraz... O, takie proste zagadki logiczne. Przesunąć coś, żeby przejść dalej. Dobra. Wchodzimy teraz chyba znowu w tą część bardziej zamkniętą. Znowu ktoś do nas dzwoni. Może niekoniecznie do nas, po prostu dzwoni. Pick up. Hello? To Bruce. Nie kojarzę typa. What is coming in? Where are you? Bruce, tell me where you are. Choking. Czyli Bruce stracił szansę na to, żeby go uratować. Zamiast powiedzieć, gdzie kuźwa jest, to się kuźwa dławi wodą. Dobra. Nie ma Bruce'a. Miał swoje 5 sekund. Czekaj, tak, gdzie mam teraz iść? Chyba tu! Jest, znowu na dół. W poprzednim odcinku, powiem wam szczerze, dużo tych kartofli zmutowanych tutaj się pojawiło. Fajnie to nawet, powiem wam szczerze, nie w najgorzej, bo czytałem recenzję, że kurwa słabo. A ja jestem innego zdania. Wydaje mi się, że... Troszkę się obawiałem tej gry, bo... Za tą grą stoją twórcy Amnezji, którejś tam części. Tak jak mówiłem, ja nie jestem fanem Amnezji. Amnezja mi się w ogóle nigdy nie podobała. Była takim gównianym horrorem. Przynajmniej dla mnie, może komuś tam przypadło do gustu. Czekajcie, znaczy tu się da otworzyć. Nope. Dobra, skaczymy. O kurwa! Udało się. I powiem wam szczerze, twórcy Amnezji chyba poszli troszkę, w moim przypadku, levelowali, jeżeli chodzi o umiejętność tworzenia historii, tworzenia gry. Teraz będę patrzył na te ich przyszłe twory trochę tak bardziej przychylnie. Oczywiście tu nie ma nic odkrywczego, natomiast sama gra jest fajna, mi się podoba. Można się wkręcić. Chyba się mówi o tych potworach, że one są niekoniecznie, że tu dość duże inspiracje filmem coś, z czym mogę się zgodzić. Natomiast ma to swój klimat. Był jeszcze taki film Virus.
z Jamie Lee Curtis na jakimś statku od twórców Terminatora i tam też właśnie coś powodowało, że organizmy mutowały. Ale nie potrafię do końca przytoczyć scenariusza tego filmu. Chyba łeb już nie ten. Czekajcie, muszę prąd wyłączyć. Wyłączmy prąd. Nie ma prądu. Jakby połączenie woda-prąd to niekoniecznie dobre połączenie. Także ostrzegam, gdyby ktoś chciał sobie na przykład wyrzucić odpalone radio do wanny podłączone do prądu. Niekoniecznie. Skończy się to tragicznie. Dobra, przemieszczamy się. Kurga! Co tu się dzieje? O kurde, co tu jest? Gaz? Fucking shit. Tego jeszcze nie było. Nie chcieli mnie tu otruć gazem. No dobra, a teraz... Which way? Czekajcie, tu mi coś pokazuje, ale... A, to mam odsunąć, dobra. Pchać czy ciągnąć? Chuj. Co jest kurde? No pull! A nie push. Okej. Teraz wejdę. Dobra, opuszczamy. I ciemny ekran. Coś nam się będzie doczytywać. Gdzie my są? No kuźwa. Cały czas ponuro. Nie wiem, czy... Będąc... przy takim, takim rodzaju zagrożenia, czy łażenie kurwa po ciemnych korytarzach, to jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że to jest bardzo lichy pomysł. Finley! Jesus, am I glad to see you. I'm glad to see you. You know, fucking Renick nearly had me. He's changed. He's fucking vicious. Change to nie jest, że to jest dobre określenie. Seen anyone else? Brody. Brody. He sent me down here to restart the Jennies. The generators, aye. That's where I was headed. But the lights are on. Right, we're an emergency battery system, no. There's no going to hold for long. The beer is taking a lot of damage. The infrastructure's compromised. That's just brilliant. So that's how do we get brilliant. The Jennies working? Right, well, first thing, get in that cabin over there and reset the protective relay. That might kick the Jennies back on. Go on, see what happens. To są właśnie te urocze rozwiązania z horrorów. Rozdzielają się te chłopaki, zatrzymać się razem. Każdy gdzieś się pojawia w którymś momencie. Gdzieś tam kolejne spotkanka. Tutaj mam jakieś miejsce, gdzie mógłbym się ewentualnie schować. Jakieś skrytki. Gdzie mam iść? Tutaj, dobra. Okej, okay. Przeczołgułem się. No to wygląda jak takie wnętrze z pokładu jakiegoś statku z Gwiezdnych Wojen. Dużo kolorowych guziczków. Jakieś zegary, nie wiadomo do czemu to służy. Czyli mają coś mierzyć. Teraz my mamy pociągnąć po prostu za wajchę. O, zapaliło się światełko. Czyli robota wykonana. Czopka. Możemy czopką rzucić. Oczywiście to jest kask, nie czopka. Nie możemy zaopenować tego, czyli musimy wyjść standardowo. Czołgając się. Czy tu się coś pojawi? Ojej, tu wszystko wysiadło. To fuck shit. Oh, I work like a charm. Shit. The generator must have tripped because of a fault somewhere. Aye, and the relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, where you go then? There's two jobs here, McCleary. The Jennies and the fault. You deal with the Jennies and I'll find the fault. What the fuck was that? What the fuck's that? I don't know, but the generators are that way. Well, I'm no fucking going in there. Have you got a better plan? No? Aye, well, I fucking didn't think you would have somehow fucking got on with it. Aye, where you go then? No, nie ma lepszego planu faktycznie. Musimy znaleźć. Słuchajcie, tędy dobrze idę, dobrze idę. Oczywiście odgłosy, które co jakiś czas dobiegają, niczego dobrego nie zwiastują.
kolejną porcję wesołych spotkań. Zamknięte. No, można było się spodziewać, skoro tutaj musiałem zakręcić. Korzystamy z drabin dość często. Oj, tu się zrobiło kolorowo. Powiem wam szczerze, przeuroczo. Nawet ta, to coś przyciąga wzrok, pomimo tego, że zabójcze. Jakieś bumble nabrzmiałe. Dobra, zobaczymy, spadamy stąd. Na pewno spadamy stąd? Trendy spadamy stąd. Tędy. God damn it. Musimy to obejść dookoła. O Jezus. O Matko Bosko. Pick up. Możemy tym sobie rzucić. No niestety, wciągnęło butelkę. I na górę. Ktoś tam się kuźwa ewidentnie przemieszcza. Kurde, cała seria jakichś dziwnych drzwi. O Jezus. Kurwa, co tam się dzieje? No właśnie, to samo się... Powiem wam szczerze, brak tego świata, ta latarka... No nieco utrudnia tutaj mi zadanie. Nadaje takie punktowe światło. Tam się mam dostać. God damn it, motherfucker. Tu już coś będzie, czy? Jesus. Czekajcie, chyba póki co nic mnie nie będzie próbował atakować. Ja tu czuję jakiś zmarnowany potencjał tych miejscówek, bo ja widzę tu wszędzie jakieś te skrytki śmieszne. Ktoś tu, kurwa, do we mnie coś rzucało? Natomiast nic się tu nie dzieje, oprócz takiej ekspozycji tego stworzenia. No dobra. Hide? No mogę się tu schować, tylko pytam się, kurwa, po co? Jezus, co się dzieje? Urwana rura? Urwana rura. Drobina. Dobra, idziemy na górę. No coś tam bulgocze. Coś jest głodne ewidentnie, bo to chyba odgłosy raczej z żołądka. A ja się zbliżam coraz bardziej do czegoś. Już kilka rodzajów, jeżeli chodzi o wielkość przynajmniej, miałem okazję poznać. One są zbudowane na podobnych zasadach, jeżeli chodzi o konstrukcję. Ja je tam roboczo nazywałem ziemniakami. Troszkę przypominałem ziemniaka. Takiego z kłączami. Ale fajne odgłosy są przy tym, także... No dobra, jesteśmy na górze. O kurka wodna. Znowu. Zakręcanie... tego, co się odkręciło. No, z tych rur idzie jakaś para najprawdopodobniej. Generator. Jesteśmy w tym punkcie. O Jezus. Widzicie te narośla? Dodatkowo one tutaj emanują. Jakiś ruch tam się toczy. Jakby to jest jakiś, nie wiem, organizm, jakby żyły, w których coś płynie. Czyli ta platforma stanie się później jakąś częścią tego większego ruchu. Co tam się dzieje? Młotek. Możemy spikapować młotek. Gdzie ja jestem? To musi być. We hunt over on the other side. I'm no far now. Czekajcie, tam muszę się dostać. Aż tam? God damn it. Fuck. Oh dear. Jesus. God damn it. Powiem wam szczerze, że pomimo tego, że troszkę już gram, w dalszym ciągu nie wiem, czy latarka... Czy latarka, czy to, że posiadam latarkę odpaloną, to dobrze czy niedobrze? Chyba poszło tam czy nie? Ciężko ocenić.
Gdzie to kurwa jest? Chyba za mną polazło. Czekajcie. Kurwa, masakra jakaś. Jest z tamtej strony. Czyli jakby jest szansa spierdzielić tutaj. Mamy czopkę znowu. Kurde, ale muzyka po prostu w jakichś alienach, nie? Kurwa, gdzie ja mam iść? Troszkę ciężko zorientować się teraz, gdzie ja w ogóle jestem. A, tu. W końcu będę musiał wyjść na otwartą przestrzeń. Czekajcie, spróbuję rzucić tą czopką. Kurwa, zajebiście to zrobiłem. Podnieś to. Nie mogę już podnieść? Mis gracji, kuźwa. Gdzie tam ten gnój? Nie, skacze mi tu po tym. Ale jest. Ale to nie jest miejsce, do którego chciałem go wypłoszyć. Ja pierdzielę. Długo tu będziesz zabawiał, kochany? Dobrze, że nie może mnie wyciągnąć. Pomimo tego, że sięga. Czy wie, gdzie jestem, ewidentnie. Znaczy, no kurwa, ciężko to ukryć. I co ja teraz mam zrobić? Dać się złapać? No fucking way. Czekajcie, zgaszę światło i poczekamy. Troszkę się wytnie. Wiecie, byłaby jeszcze szansa stąd spieprzyć, gdyby on faktycznie reagował na dźwięk. I jak ja bym tu po cichu, po ciemku, to mu dał radę. On to będzie machał tą łapą teraz nie wiem ile. Boję się wyjść, kurwa, bo tam jak chodzi, żeby tam podlecieć. No ja pierdzielę, no bez jaj. Ja się tam przykleił jak takie gówno. Oh, fuck. Dobra, lecimy. Kurwa, nie wiem gdzie ja powinienem być. General Strike. Kurwa, właśnie tu. Ja pierdzielę. Czekaj. Poczekajcie. Poczekaj. Gdzie tam ten gnój? Kurwa mać! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie ja mam iść? Tu jest miejsce, ale jak ja mam się tam kurwa dostać? A, tu jest drabina, no dobra. Rzucanie termosami nie działa. Jest tam tej strony. Kurwa, właśnie tu. Ubie.
Jezus. No nie, no nie mów ta, że to lezie za mną, bo to jest niemożliwe. Podnieś to gówno. Kurwa, jak mnie teraz... Jezus, udało się, ale... Kurwa, co jest? A, czekajcie, to... Dobra. Czyli trzeba teraz ustawić będzie... Dobra, drugie. Trzecie. Kurde, nie, dobra. Ale już mniej więcej wiem. Takie małe wyzwanko. Batteries, they're sitting in the fucking dark where you are, but... Oh, getting in a stushy is gonna help us, is it? Just get that generator running. It's out on the floor. The key for it should be in there somewhere. I'll be out here looking for the fall. We'll be looking out for Adair as well, all right? Who's that? Things locked. Niestety to nie koniec jeszcze naszego. Na szczęście nie ma paska zdrowia. Leci tam ten gnój. No ja wiem, że to. O kurwa, drzom żryja. Kurwa mać. Kurwa leć. Ja jebie. Zajebiście, kurwa. Czekaj to, tym kubkiem go. Pobiegnie tam? Kurwa, po co tu wlazłem? Z tej strony to ja nic nie osiągnę. Dobra, jest tam. To ja idę tędy. Licząc na to, że on mnie w ogóle teraz nie zauważy. Powiem wam szczerze, że emocje są okropne. Znaczy emocje są fajne. Tylko, że troszkę jestem przygnieciony całą tą sytuacją. Najbardziej przygniata mnie fakt, że nie wiem gdzie mam teraz kuźwa iść. Jak ją się tam kurwa dostać?
Muszę stąd w ogóle chyba wyjść. Chyba tak. Jestem kurwa ziemniak. A jebie. Dobra, chyba się udało. I to nawet tak powiem wam szczerze, że... Kurwa, co jest? To jest uran. Muszę spierdzielać. Kurwa. Idzie to gówno. Wow! Jesus. Może tam będzie chwila oddechu. Troszkę słabo, że dryptamy. Poczekajcie, że ja idę. A, dobra, tędy wyszedłem tak samo. Po własnych śladach. Do tej pory tego chyba raczej nie było. Nie, może raz ze dwa byśmy na stołówce faktycznie, tam trzeba było też zawrócić. Jakby ta gra była dość liniowa, ale cały czas poruszaliśmy się po innych korytarzach, chociaż one generalnie stylistycznie wyglądają bardzo podobnie, także... Jakby... Nie ma zbyt dużej różnicy, ale powiem wam szczerze, że mam ochotę wyjść już chociaż na tą zewnętrzną część platformy. Tamtędy teraz. Na szczęście tu nic nas jeszcze chyba nie będzie na razie atakowało. Przynajmniej jest taka opcja. Oh. Kurwa, już tam coś biegnie! Dzielam gości. No co ja mam teraz zrobić? Znaczy wyjść stąd, ja mogę wyjść, tylko... Kurwa. Kurwa. Ja jebie. Kurwa właś. Nie tu! Muszę tam zawrócić. Okej. To gówno tam cały czas łazi. Ja pierdzielę! Gra przestała mi przez chwilę pomagać. Tu miałem wrócić? Ja pierdzielę, chyba tu. Kompletnie zapomniałem, gdzie to miejsce było. Ja pierdzielę, podnieś się już. Fuck off, you cunt. Fuck off, you cunt. No trzymaj. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że on się tu nie wedrze. Chyba najgorsza pora. Czekajcie, dzwonił telefon? O, dzwoni, akurat teraz jak podszedłem. Finley? Finley was here, but we get separated. You all right? Aye. The rig isn't though. We're starting to sink. You kidding me? How long till it goes under? Soon, if we do nothing.
Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension when she's in all four legs, we can buy some time. What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. Fucking nightmare. You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Christ, Kaz. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's a Barnsley fan, so he'll be used to praying. Aye, you're no wrong there. I'm no wrong about this either. You're the jammiest bastard on this rig. And we need that right now. So let's do this. Aye. What do I need today? You engage the winches in legs A and B, and I'll do the others. Easy. There's a direct route down from engineering. Aye, all right. I'll find my way down. Top man, Kaz. I'll give you a shout over the tannoy if we're in business. No dobra. Porozmawiali. Restart, elect tension. Dobra, zejdźmy tędy. No wymęczyły mnie tutaj te ciemności, powiem wam szczerze, dość mocno. Zaczerpnąłbym świeżego powietrza. Opuszczamy areę. Areę. Wypluję teraz. Okej. Okay. Czy my tu byli? My tu wcześniej chyba nie byli. Czekajcie, odpalimy latarkę. Oczywiście mamy tutaj co jakiś czas taką minigierkę. Bawimy się w strażaka. Tłumimy ogień, fire. Bo ogień to nic dobrego. Na czymkolwiek. Możemy rzucić. Kurde, mam wrażenie, że tutaj już też byliśmy. W pobliżu tych... Oj! Widać takie delikatnie balansowanie na rurce! Ale widzicie, oni za każdym razem przygotowują taką drobną atrakcję. Żeby nam się nie nudziło. Czyli winda byli na dole, teraz będzie... Podjedzie do góry. Chcę tam doskoczyć? No fucking way. Co jest w mordę jeża? Czekajcie, tu zeskoczyłem, ale co dalej? No właśnie. Jeszcze. Stoję i czekam jak taka dupa wołowa. Dobra. Tam widziałem, że jest drabina na dół, natomiast... Nie, no tu nie ma alternatywnych dróg, także jakby... Marnowanie czasu na szukanie tych alternatywnych dróg jest bez sensu. Dobra. Radzie. Troszkę jest skakane teraz będzie, z tego co zauważyłem. Aha. Cały czas w pobliżu paluch R2. No nie gadajcie, że tu. No nie gadajcie, że tu. Raczej. Fuck. Dobra. I teraz chyba tak mi się kuźwa wydaje. Jesus fucking. Dobra, trzyma L2, L2. Jezus, niech przestanie trząść. Chyba na dół, bo na górę jakby niespecjalnie było gdzie.
Ale bardzo na dół? Czekaj, ta nie bardzo na dół. Ja pierdzielę, chłopcze, ile ty się kuźwa tu naspinasz, nawyginasz. Na szczęście te kółka są zawsze przed niebezpieczeństwem. Czyli mamy szansę i okazję. Jezus, co tu zaczął tam? Aha, w ten sposób, to dobra. Co jest? Fuck. Kurde. Tędy? Gdzie musieli po rurze znowu? No i trzymać L2, bo podejrzewam, albo X-a, albo cokolwiek. Nie z tej strony. Kręta ta droga. Po prostu nawet nie wiem za bardzo, gdzie jestem. Dobrze, zawsze jest jeden popsuty. Na szczęście trzy kolejne są. Okej. Na dół. Fucking go. Co tu trzymamy? L2. Idź już, idź. Spadnę, to masakra. Idź, chłopcze metalowy. Ja chyba źle, kurwa, zrobiłem. No idź! Nie, kurwa, do góry. Ja wracałem, dobrze, że... W zasadzie to dobrze mnie zabiło. To jest kara za debilizm. Przejdę tam, gdzie w zasadzie już byłem. No, zjeżdżam jeszcze niż... Goddammit. Kurwa, pogubiłem się. Mam się dostać na górę i nie wiem jak. Czy na dół mam się dostać? Tu mam się dostać. Dlaczego mi pokazywało to, kurwa? Chyba gra stwierdziła, że jestem tak głupi, że już najwyższa pora, żeby mi naprawdę pokazać paluchem. No dobra, schodzimy na dół. Dobra, tutaj mnie ewidentnie nie było, także... Ta trasa jest tą trasą właściwą. Ale nie, mam wrażenie, że ten kurde... Ta kropeczka czasami pojawia się w miejscach, w których raczej chyba się nie powinna pojawiać. Dobra, wyciągnijmy tą. Już raz to wyciągaliśmy. Z tamtego miejsca, ale nie wiem, czy ja... Dobra, mogę iść. Boże, już się martwiłem, że... Będę tu pływał? Ja pierdzielę, ale pływać to... A, dobra, jest jakieś... lekkie przyspieszenie. Jakby z pływaniem nie mieliśmy. I raz takim był jakieś tam pływanko, jakimś korytarzykiem niewielkim. Widziałem masakrę jakaś. Ja już chcę stąd wyjść.
Jest. Nie, chciałem powiedzieć, że jest świeże powietrze. Nie, nie ma świeżego powietrza. Jakaś dziwna część tej. Gdzie my jesteśmy? W środku. Halo? O, coś tak uważam. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Kurde, no. Rozkręca się to. Ja się zacząłem trochę... Pogubiłem się tu, powiem szczerze. Nie było jakoś straszliwie... że się zaciąłem na amę, natomiast były takie momenty, że przez chwilę nie wiedziałem, co robić. Ale jakoś udało się wybrnąć. Także zapraszam długo na kolejne spotkania ze Steelem. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam, trzymajcie się, nara, cześć.